co tutaj mówimy, to jest dobra nowina dla was wszystkich. Jesteśmy tutaj co tydzień po to, żeby głosić światu zbawienie, żeby ogłosić wam Ewangelię o tym, że Jezus Chrystus już zapłacił za wasze grzechy. Że cały dług został spłacony na krzyżu 2000 lat temu. Że On swoją świętą krew przelał, żebyś ty mógł zostać pojednany z Bogiem i żebyś po śmierci mógł pójść do nieba. Ale to ty musisz zdecydować. Nie załatwisz to przez uczynki religijne, nie załatwisz to przez to, że jesteś, uważasz się za dobrego człowieka, za moralnego, bo to nic nie daje. Jedynie nowe narodzenie, czyli uwierzenie, że Jezus Chrystus zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych, daje ci kontakt, pojednanie z Bogiem. To jest wejście do nieba i po śmierci wieczność z Bogiem. Jeśli nie narodzisz się na nowo tutaj na tej ziemi, jeśli nie wybierzesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, po śmierci pójdziesz do piekła. Dzisiaj możesz zdecydować. Ja kilka lat temu zdecydowałem. Zacząłem szukać Boga, gdy urodziła mi się chora córka, gdy miałem nieszczęśliwe małżeństwo, to wziąłem Biblię i zacząłem czytać. I zobaczyłem, że to, co mówi Jezus, a to, co mówi ksiądz na ambonie, jest bardzo różne. I więc uwierzyłem w Jezusa, narodziłem się na nowo, ochrzciłem się świadomie. Idę do nieba. Jestem zbawiony. I dzisiaj głoszę Tobie to samo. Abyś Ty mógł zostać, abyś mógł się pojednać z Bogiem, bo nic nie da. Nic nie dadzą mu religijne obrządki. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy zgrzeszył na jakiś sposób. Nieważne, czy ktoś zabił człowieka, czy ktoś pomyślał źle. Czy w myślach zgrzeszyłeś, czy też świadomie w ciele. To nie ma znaczenia. Bóg podniósł wszystko do rangi serca. I karą za grzech jest śmierć. To jest wieczne oddzielenie od Boga. I po śmierci piekło. Ale dzisiaj możesz zdecydować i uwierzyć w Jezusa, że On zapłacił za twoje grzechy, że wstał z martwych. Tam na krzyżu wykonało się. Zostało przybite wszelka bieda, wszelka choroba, wszelka patologia. Wszelkie zło, wszelkie zniewolenie, wszelki grzech został przybity do krzyża. Żebyś dzisiaj mógł stać się wolnym człowiekiem. Żebyś mógł stać się wolny, bo do wolności wyswobodził nas Chrystus. Możesz zostać zbawiony przez Jego krew. To jest żywy Bóg, prawdziwy. On powiedział o sobie, ja jestem prawda, droga i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. Nie zbawi cię ksiądz, nie zbawi cię Maria, nie zbawi cię Budda, Mahomet, nie zbawi cię twoja własna koncepcja. Chodzisz bardzo długo tutaj po tej ziemi, to stworzyłeś sobie na podstawie swoich własnych koncepcji swojego Boga. A Bóg powiedział, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Nie będziesz miał Boga cudzego przede mną, jeśli wybierzesz Jezusa. Bo inaczej masz swojego Boga, swoją własną koncepcję, swoją własną wymyśloną teorię na temat wszystkiego, która nic ci nie da, do nikąd ci nie doprowadzi. Jedynie to dokąd ci doprowadzi, do piekła wiecznego, oddzielenia od Boga. A Bóg chce cię wyzwolić od twojego własnego egocentryzmu. Staniesz się wolnym człowiekiem, po śmierci pójdziesz do nieba. Oferuje ci jedynie życie, oferuje ci prawdę. Możesz się ją wybrać. Możesz mieć życie z Bogiem. Od dzisiaj. Już możesz dzisiaj stać się wolny. Wystarczy, że uwierzysz, że Chrystus wstał z martwych i ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. To mu o tym mówi 10 rozdział, 9 werset listu do Rzymian. I tu się zacznie twoje pojednanie z Bogiem. To jest chrześcijaństwo. Wiele kłamstwa nam włożono do głowy. Ja urodziłem się właśnie w kościele katolickim, jak większość ludzi w tym kraju. I zostały mi przedstawione wszystkie rytuały, które mam wykonywać w kościele religijnym, by w jakiś sposób przybliżyć się do Boga, bądź przypodobać. Ale to są tylko martwe uczynki, które nic nie dają. Nic nie dają, bo gdybym się urodził w Indiach, w jakimś innym kraju, daliby mi może kropkę na czole i bym robił różne rzeczy i może bym wierzył w reinkarnację. Ale reinkarnacji oraz czyśćca nie ma. Jest niebo i piekło. I każdy człowiek, który uwierzy w Jezusa, idzie po śmierci do nieba. A ten, kto nie przyjmie Ewangelii, o której teraz mówię, idzie do piekła oraz jest wiecznie oddzielony od Boga. Każdy człowiek, który tutaj się rodzi na tej ziemi, rodzi się w atmosferze grzechu, ponieważ tutaj pierwsi rodzice załatwili nam ten klimat. I jest oddzielony od Boga. I jest grzesznikiem. Ale Jezus Chrystus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty
zapłacił swoją własną krwią za grzech każdego człowieka, aby każdy człowiek mógł pojednać się z Bogiem. Aby duch każdego człowieka mógł się narodzić na nowo. O tym mówi Jezus w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, że jeżeli się nie narodzisz na nowo z wody i z ducha, nie wejdziesz do mojego królestwa. A więc dzisiaj wybierz i zdecyduj, bo On już wszystko zrobił. Bóg już wszystko zrobił po to, żebyś ty przyjął przez wiarę tego Boga, o którym ci mówię. A ten Bóg to Jezus, a więc wybierz. Amen.